Stanisław Lem, bajki robotów. Przyjaciel Automateusza. Pewien robot, mając wyruszyć w daleką, a niebezpieczną drogę, posłyszał o wielce pożytecznym urządzeniu, które wynalazca jego nazwał elektrycznym przyjacielem. Pomyślał, że raźniej mu będzie na duszy, jeśli otrzyma towarzysza, choćby miała być nim tylko maszyna. Udał się więc do wynalazcy i poprosił, aby opowiedział o sztucznym przyjacielu. Służę ci, odparł wynalazca. To mówiąc, wyjął z kieszeni garść metalowych ziarenek, podobnych do drobnego śrutu. Co to jest? Zdziwił się robot. A jak się nazywasz? Bo zapomniałem cię o to zapytać we właściwym miejscu tej bajki. Spytał wynalazca. Nazywam się Automateusz. A zatem masz przed sobą garść elektroprzyjaciół. Musisz wiedzieć, że z powołania i specjalizacji jestem miniaturyzatorem. To znaczy, urządzenia wielkie i ciężkie zamieniam na małe i przenośne. Każde takie ziarenko jest koncentratem elektrycznego myślenia, niezmiernie wszechstronnym i rozumnym. Na razie sprzedaję elektroprzyjaciół na sztuki i to niedrogo. Za jednego biorę tyle, ile zaważy w brylantach. O, przyznasz chyba, jaka to umiarkowana cena, wziąwszy pod uwagę, że możesz takiego elektroprzyjaciela włożyć do ucha, gdzie będzie ci szeptał dobre rady i służył wszelką informacją. Tu masz kawałek miękkiej waty, którą zatkasz ucho, aby przyjaciel nie wypadł, kiedy skłonisz głowę w bok. Czy bierzesz go? Gdybyś reflektował na tuzin, mógłbym odstąpić taniej. Nie, na razie wystarczy mi jeden, odparł Automateusz. Ale chciałbym jeszcze wiedzieć, czego właściwie mogę się po nim spodziewać. Czy potrafi dopomóc w ciężkiej sytuacji życiowej? Jasne, przecież po to właśnie jest, odparł pogodnie wynalazca. Oczywiście nie możesz liczyć na pomoc w sensie fizycznym, ale o nią przecież nie chodzi. Pokrzepiające uwagi, dobre i bystre rady, rozsądne refleksje, korzystne dla ciebie wskazania, napomnienia, przestrogi, jak również słowa otuchy, sentencje, dodające wiary we własne siły oraz głębokie myśli, pozwalające sprostać każdej, jakiejkolwiek trudnej, a nawet groźnej sytuacji. Oto tylko drobna część repertuaru moich elektroprzyjaciół. Są absolutnie oddani, wierni, stale przytomni, bo nigdy nie śpią. Są też nad wyraz trwali, estetyczni, a sam widzisz, jacy poręczni. Więc jak? Bierzesz tylko jednego? No, tak, odparł Automateusz. Powiedz mi jeszcze, proszę, co będzie, jeżeli mi go ktoś ukradnie? Czy wróci do mnie? Czy doprowadzi złodzieja do zguby? Co to nie? Odrzekł wynalazca. Będzie musiał służyć tak samo pilnie i wiernie jak poprzednio tobie. Nie możesz wymagać zbyt wiele. Nie opuści cię w biedzie, jeśli ty jego nie opuścisz. Ale to ci nie grozi, jeżeli tylko włożysz go do ucha i będziesz miał je zawsze zatkane watą. Dobrze, zgodził się Automateusz. A jak mam do niego mówić? Wcale nie musisz mówić. Wystarczy, abyś bezdźwięcznie wyszeptał cokolwiek, a usłyszy cię doskonale. Co do jego imienia, to zwie się Wuch. Możesz mówić doń mój wuchu. To wystarczy. O, doskonale, odparł Automateusz. Zważyli wucha, wynalazca otrzymał zań ładny brylancik, a robot, uspokojony, że ma już towarzysza, bliską duszę na daleką drogę, ruszył przed siebie.
Było mu bardzo wygodnie podróżować z Wuchem, który, jeśli sobie tego życzył, budził go co rano, wgwizdując mu do środka głowy cichuteńką, rozweselającą pobudkę. Opowiadał też rozmaite żartobliwe historyjki. Rychło jednak Automateusz zakazał mu tego, jeśli znajdował się w towarzystwie. Inni bowiem zaczęli go podejrzewać o głuptactwo, ponieważ co jakiś czas wybuchał śmiechem bez żadnej wiadomej przyczyny. Takim sposobem podróżował Automateusz najpierw lądem, aż dotarł do brzegu morskiego, gdzie oczekiwał go piękny biały okręt. Niewiele miał dobytku, wmig tedy ulokował się w przytulnej kajucie i z zadowoleniem przyjął hurkot oznajmiający podniesienie kotwicy i początek wielkiej żeglugi. Przez kilka dni biały okręt płynął wesoło wśród fal, pod promieniami pogodnego słońca, a w nocy kołysał do snu, osrebrzany księżycem, aż jednego ranka wybuchła przeraźliwa burza. Fale trzy razy wyższe od masztów waliły się na trzeszczący we wszystkich spojeniach statek i łoskot panował tak przeraźliwy, że Automateusz nie słyszał ani jednego słowa ze wszystkich pocieszeń, jakie bez wątpienia podczas owych ciężkich chwil wszeptywał mu Wuch. Nagle dał się słyszeć niesamowity trzask. Słona woda buchnęła do kajuty i na oczach przerażonego Automateusza okręt jął się rozpadać w kawały. Wybiegł na pokład tak jak stał, a ledwo wskoczył do ostatniej łodzi ratunkowej, przybiegła olbrzymia fala. Obruszyła się na statek i pociągnęła go w kotłujące się głębiny oceanu. Automateusz nie widział ani jednego członka załogi. Znajdował się w łodzi ratunkowej sam, jak palec pośród rozhukanego morza i drżał, oczekując chwili, kiedy kolejny bałwan zatopi skaczącą łódkę wraz z nim. Wiatr wył, z niskich chmur potoki siekały wzburzoną powierzchnię morza i wciąż nie mógł dosłyszeć, co miał mu do powiedzenia Wuch. Wtem dostrzegł wśród odmętów jakieś niewyraźne kształty, zalewane kipiącą bielą. Był to brzeg nieznanego lądu, przy którym łamały się fale. Łódź ze zgrzytem osiadła na kamieniach. Automateusz zaś, przemoczony do nitki, ociekający słoną wodą, puścił się na chwiejnych nogach ze wszystkich sił w głąb zbawczego lądu, byle dalej od fal oceanu. Pod jakąś skałą osunął się na ziemię i zapadł w nieprzytomny sen wyczerpania. Obudziło go delikatne naświstywanie. To Wuch przypominał mu o swojej przyjaznej obecności. Ach, doskonale, że jesteś, Wuchu. Teraz dopiero widzę, jak to dobrze, że mam cię przy sobie, a właściwie nawet w sobie, zawołał Automateusz, ocknąwszy się z głębokiej bezpamięci. Spojrzał wokół. Słońce świeciło. Morze falowało jeszcze, ale znikły groźne bałwany, chmury, deszcz. Niestety, wraz z nimi znikł również statek. Burza musiała w nocy szaleć z niewymowną siłą. Zabrała bowiem i uniosła na pełne morze łódź, która uratowała Automateusza. Zerwał się na równe nogi i jął biec wzdłuż brzegu, aby już po 10 minutach wrócić na to samo miejsce. Znajdował się na wysepce bezludnej i to bardzo małej. Położenie jego nie było wesołe. Cóż z tego, skoro miał przy sobie Wucha? Szybko powiadomił go o stwierdzonym stanie rzeczy i prosił o radę. Ha! Ba! Mój kochany! Rzekł Wuch. To nie byle sobie sytuacja. Pozwól, a zastanowię się głęboko. Czego ci właściwie trzeba? Ależ jak to? Wszystkiego. Pomocy, ratunku, odzieży, środków do życia. Przecież tutaj nie ma nic oprócz piasku i skał. Tak mówisz. Czy jesteś tego całkiem pewny? A nie walają się gdzieś po plaży skrzynie z rozbitego okrętu pełne narzędzi, ciekawej lektury, strojów na różne okoliczności oraz strzelniczego prochu?
Automateusz wzdłuż i wszerz przebiegł plażę, lecz niczego nie znalazł. Nawet jednej szczapy nie było odpryśniętej z okrętu, który snać cały zatonął jak kamień. Nie ma nic, mówisz. To bardzo dziwne. Bogata literatura o życiu na wyspach bezludnych niezbicie dowodzi, że rozbitek zawsze znajduje w swym pobliżu topory, gwoździe, słodką wodę, olej, święte księgi, piły, cęgi, strzelby i mnóstwo innych pożytecznych rzeczy. Ale jak nie, to nie. Może jest choć dająca schronienie jaskinia w skałach. Nie, nie ma żadnej jaskini. Nie ma, powiadasz. Ba, to już niezwykłe. Może będziesz więc tak dobry i wejdziesz na najwyższą skałę, by rzucić okiem wokoło. Zaraz to zrobię, zawołał Automateusz. Wspiął się na stromą skałę pośrodku wyspy i osłupiał. Wulkaniczną wysepkę ze wszech stron otaczał bezmiar oceanu. Słabym głosem zakomunikował to wuchowi, poprawiając drżącym palcem watę w uchu, aby tylko nie utracić przyjaciela. Co za szczęście, że nie wypadł, kiedy okręt tonął, pomyślał jeszcze, a że poczuł ponowny napływ zmęczenia, usiadł na skalę, czekając niecierpliwie przyjaznej pomocy. Uwaga, przyjacielu! Oto rady, jakich spieszę ci udzielić w tej trudnej sytuacji. Ozwał się wreszcie wyczekiwany z utęsknieniem głosik w ucha. Na podstawie obliczeń, których dokonałem, wnioskuję, że znajdujemy się na nieznanej wysepce, stanowiącej rodzaj rafy, a raczej szczyt podmorskiego łańcucha gór, który powoli wynurza się z odmętów i połączy się z lądem stałym za 3 do 4 milionów lat. Ale mniejsza o te miliony, co robić teraz? Zawołał Automateusz. Wysepka leży z dala od szlaków okrętowych. Szansa przypadkowego pojawienia się w jej pobliżu jakiegoś statku wynosi 1 do 400 tysięcy. O wielkie nieba! Wykrzyknął zrozpaczony rozbitek. To straszne! Więc co mi radzisz robić? Powiem ci zaraz, jeśli tylko nie będziesz mi wciąż przerywał. Udaj się na brzeg morski i wejdź do wody, mniej więcej po pierś. W ten sposób nie będziesz musiał się zbytnio nachylać, co byłoby niewygodne. Następnie zanurzysz głowę i wciągniesz tyle wody, ile tylko będziesz mógł. Jest gorzka, wiem o tym, ale to nie potrwa długo. Tym bardziej, jeśli będziesz zarazem maszerował przed siebie. Wnet staniesz się ciężki, a słona woda, wypełniwszy twoje wnętrze, w okamgnieniu przerwie wszelkie organiczne procesy i takim obrotem natychmiast stracisz życie. Dzięki temu unikniesz długotrwałych mąk pobytu na tej wysepce, jak również powolnego konania, a nawet zagrażającego ci przedtem pomieszania umysłowego. Możesz też wziąć do każdej ręki po ciężkim kamieniu. Nie jest to konieczne, wszelako... Zwariowałeś chyba! Wrzasnął zrywając się z miejsca Automateusz. Mam się utopić? Nakłaniasz mnie do samobójstwa? Ha, a to mi dopiero życzliwa rada! I ty mienisz się moim przyjacielem? Ależ tak, odparł wuch. Wcale nie zwariowałem, gdyż nie leży to w moich możliwościach. Ja nigdy nie tracę umysłowej równowagi. Zapewniam cię, że dokładnie przeanalizowałem całą sytuację i po kolei wykluczyłem wszelakie szanse ratunku. Nie sporządzisz łodzi czy tratwy, bo nie masz po temu materiałów. Nie wyratuje cię stąd, jak się już rzekło, żaden statek. Nad wyspą nie przelatują nawet samoloty. Z kolei sam też nie zdołasz zbudować maszyny latającej. Mógłbyś oczywiście wybrać powolne konanie zamiast śmierci szybkiej i lekkiej, ale jako twój najbliższy przyjaciel gorąco odradzam ci tak nierozsądną decyzję. Jeżeli tylko dobrze wciągniesz wodę... A niech cię pioruny trzasną z twoją dobrze wciąganą wodą... Zawrzasnął, trzęsąc się z gniewu, Automateusz. Ach, i pomyśleć, że za takiego przyjaciela dałem pięknie szlifowany brylant. Wiesz, kim jest twój wynalazca? Zwykłym wydrwigroszem, rzeźmieszkiem, oczajduszą. Na pewno cofniesz te słowa, kiedy wysłuchasz mnie do końca. Odparł spokojnie wuch. A więc nie powiedziałeś mi jeszcze wszystkiego? Czy może masz zamiar bawić mnie opowieściami o oczekującym mnie życiu pozagrobowym? Nie, za to dziękuję.
Nie ma żadnego życia pozagrobowego, odparł Wuch. Nie zamierzam też okłamywać cię, bo ani chcę, ani umiem to robić. Nie tak pojmuję świadczenie przyjacielskich usług. Posłuchaj mnie tylko uważnie, mój drogi. Jak ci wiadomo, choć na ogół się o tym nie myśli, świat jest nieskończenie różnorodny i bogaty. Znajdują się w nim wspaniałe miasta, królewskie pałace, urocze i posępne góry, szumiące gaje i łagodne jeziora. Taki, jaki jesteś, nie możesz jednak doświadczyć naraz więcej, aniżeli jednego, jedynego miejsca spośród tych, które wymieniłem i milionów, jakie przemilczałem. Można zatem bez żadnej przesady powiedzieć, że dla miejsc, w których jesteś nieobecny, przedstawiasz jak gdyby umarłego, albowiem nie zaznajesz ani pieszczoty bogactw pałacowych, ani nie uczestniczysz w tańcach krajów południa. One nie istnieją dla ciebie tak, jak nie istnieją właśnie podczas śmierci. Tym samym, jeśli się dobrze zastanowisz i zgłębisz umysłem to, co ci przedstawiam, pojmiesz, że nie będąc wszędzie, to jest w tych wszystkich miejscach czarownych, jesteś prawie że nigdzie. Miejsc dla pobytu jest bowiem, jak się rzekło, milion milionów, a ty możesz zaznać tylko tego jednego, nieciekawego, monotonią swą nawet przykrego, ba, wstrętnego, jakie stanowi ta skalista wysepka. Tak zatem matematyka wrażeń dowodzi, że już teraz właściwie ledwo, że żyjesz, bo niemal wszędzie jesteś nieobecny, właśnie tak jak nieboszczyk. To po pierwsze. Po wtóre, spójrz na ten piasek. Uważasz go za bezcenny? Na pewno nie. Oto mnóstwo słonej wody. Czy ci ona potrzebna? Skądże znowu? Potrzebujesz tego skwaru nie do wytrzymania? Tych martwo rozpalonych głazów? Oczywiście, że nie. A zatem nie potrzebujesz absolutnie niczego ze wszystkich otaczających cię rzeczy. Cóż pozostaje, jeśli to odjąć? Trochę szumu w głowie, ucisku w skroniach, dudnienia w piersi, nieco dygotania kolan i innych chaotycznych poruszeń. A jeśli i z tego zrezygnować, co wtedy zostanie? Nieco myślowej gonitwy, te wyrazy, jakże podobne do przekleństw, którymi w duchu obsypujesz mnie, twego przyjaciela, jak również duszący cię gniew i mdłości budzące trwogę. Potrzebujesz, pytam na koniec, tego strachu wstrętnego i bezsilnej wściekłości? Oczywiście, że i to ci na nic. Jeśli przeto odejmiemy i owe uczucia zbędne, nie pozostanie już nic, ale to nic, powiadam, zero. I tym właśnie zerem, to jest stanem wiekuistej równowagi, trwałego milczenia i doskonałego spokoju, pragnę cię jako prawdziwy przyjaciel obdarzyć. Ale ja chcę żyć! Krzyknął Automateusz. Chcę żyć! Żyć, czy słyszysz? A, to już mowa nie o tym, czego doznajesz, ale czego sobie życzysz, odparł spokojnie Wuch. Pragniesz żyć, to jest posiadać przyszłość, która staje się teraźniejszością. Do tego bowiem sprowadza się przecież życie. Niczego więcej w nim nie ma. Otóż żyć nie będziesz, bo nie możesz, jakeśmy już ustalili. Rzecz w tym tylko, w jaki sposób przestaniesz żyć. Podczas długich męczarni, czy też lekko, kiedy wciągnąwszy jednym haustem wodę... Dosyć! Nie chcę! Precz, precz! Krzyczał z całych sił Automateusz, podskakując na miejscu z zaciśniętymi pięściami. A co to znowu? Odparł Wuch. Mniejsza nawet o tę obraźliwą formę rozkazu. Ale jak możesz wyrażać się tak nierozumnie? Jak możesz wołać do mnie precz? Czy ja mam nogi, na których mógłbym sobie odejść? Czy choćby ręce? Przecież wiesz doskonale, że tak nie jest. Jeśli chcesz się mnie pozbyć, bądź łaskaw wyjąć mnie z ucha, które zapewniam, wcale nie jest najmilszym miejscem na świecie i porzuć mnie gdziekolwiek. Dobrze, dobrze! Wrzasnął zapamiętały w gniewie Automateusz. Zaraz to zrobię! Lecz próżno szperał i dłubał w uchu, dobierając się tam palcem. Przyjaciel jego zbyt dokładnie został wciśnięty w głąb i żadną miarą nie mógł go wydobyć, chociaż trząsł na wszystkie strony głową jak szalony. Zdaje się, że nic z tego, ozwał się Wuch po dobrej chwili. Wygląda na to,
że nie rozłączymy się, chociaż nie jest to ani po twojej, ani po mojej myśli. Jeśli tak, to z faktem tym należy się pogodzić. Fakty bowiem to mają do siebie, że racja jest zawsze po ich stronie. Dotyczy to, nawiasem mówiąc, także twego obecnego położenia. Potężny skwar słoneczny, który nawet mnie dochodzi w tym zacienionym miejscu twej osoby, będzie zgodnie z nieubłaganymi prawami fizyki i chemii wysuszał coraz bardziej całe twoje jestestwo. Zamknij się wreszcie, ty męczy duszo! Wykrzyknął Automateusz. Wcale nie chcę słyszeć, co się ze mną stanie. Milcz i nie odzywaj się, rozumiesz? Nie potrzebujesz tak krzyczeć. Wiesz doskonale, że dochodzi mnie każdy twój najsłabszy szept. A więc nie chcesz znać mąk swej przyszłości. Z drugiej strony pragniesz ją mieć. Cóż za nielogiczność. Dobrze, wobec tego zamilknę. Zaznaczę tylko, że... A więc nie chcesz zamilknąć? Czy też nie możesz, ty obrzydły potworze? Zaryczał Automateusz. Ach, gdybym miał tu pod ręką bodaj gałązkę jakąś, czy kawałek patyka, którym mógłbym cię wydłubać, natychmiast uczyniłbym to i roztrzaskał cię pod obcasem. Marzysz o tym, aby mnie zniszczyć? Rzekł zasmucony Wuch. Zaiste, nie zasługujesz ani na elektroprzyjaciela, ani na żadną inną, po bratersku, współczującą ci istotę. Automateusz uniósł się kolejnym gniewem i tak się kłócili, przepierali i argumentowali, aż minęło południe i biedny robot osłabły od krzyków, podskoków i wymachiwania pięściami, opadłszy z sił, spoczął na głazie i od czasu do czasu, wydając tylko pełne beznadziei westchnienia, wpatrywał się w pustkę oceanu. Czemu nic nie mówisz? Automateusz nie raczył nawet odpowiedzieć. Dziwna rzecz, doprawdy. Jak nierozumnym stworzeniem jest istota rozumna, zwłaszcza przyciśnięta okolicznościami. Zamknąć ją na wyspie bezludnej, gdzie musi zginąć, udowodnić, że to nieuchronne, ukazać jej furtkę wyjścia z tej sytuacji, w którą zmierzając uczyni jedynie możliwy użytek ze swojej woli i rozumu. Czy będzie za to wdzięczna? Gdzież tam? Pragnie nadziei. A jeśli jej nie ma i być nie może, czepia się pozorów i woli wejść w głąb szaleństwa niż do wody, która... Przestań mówić o wodzie! Zachrypiał Automateusz. Chodziło mi tylko o podkreślenie twych motywów irracjonalnych. Odparł Wuch. Nie namawiam cię już do niczego, to znaczy do żadnych czynów, bo jeśli chcesz umierać powoli, należy tę rzecz dobrze przemyśleć. Jakże fałszywe i niemądre jest lękanie się śmierci jako stanu, który zasługuje raczej na apologię. Bodaj szczerzu! Doszedł go słaby głos Automateusza. Jakże mi przykro, że to niemożliwe, natychmiast odparł Wuch. Nie da się tego zrobić, ponieważ mój wynalazca sporządził mnie niezniszczalnym. Doprawdy, gdy pomyślę, że będę tkwił wewnątrz twego zaskorupiałego od soli morskiej wyschłego zewłoku, którego rozpad na pewno będzie szedł powoli, że będę tak siedział i gadał do samego siebie. Ogarnia mnie smutek, a ile się potem naczekam, zanim przybędzie wreszcie ów pierwszy z 400 000 statek, który zgodnie z rachunkiem Co? Ty nie zmarniejesz tu? Zawołał wyrwany tymi słowami Wucha z odrętwienia Automateusz. Więc ty będziesz żył, podczas kiedy ja... O nie, niedoczekanie! Nigdy! I z przeraźliwym rykiem porwawszy się na nogi, jął skakać, potrząsać głową, ze wszystkich sił dłubać w uchu, wyczyniając przy tym najdziwniejsze podrygi i rzuty całym ciałem. Daremnie jednak. Podczas tego wszystkiego Wuch piszczał co sił. Ale przestań, zaszkodzisz sobie, przestań.
Czy ty już oszalałeś? Chyba za wcześnie na to. Automateusz jednak miotał się dalej, nie zważając na nic. Sobie zaczął trykać głową głaz, na którym przedtem siedział. Walił miał tak z iskrami w oczach i dymkiem prochowym w nozdrzach, ogłuszany siłą własnych ciosów, aż wuch wyleciał nagle z jego ucha i potoczył się między kamienie ze słabym okrzykiem ulgi, że to się wreszcie skończyło. Automateusz usiadł nagle, bo poczuł pustkę w uchu. Rozejrzał się niecałkiem przytomnie i zaczął gorączkowo szukać w ucha, przetrząsając drobny żwir. — Wuchu, wuchu, gdzie jesteś? Odezwij się! — wołał przy tym przeraźliwie. — Ach! Jesteś mój robaczku, jesteś przyjacielska kruszyno, mam cię mój ty drogi wiecznotrwały. Zasyczał, ściskając uważnie między palcami wucha, który ani nie zipnął. No, zaraz zobaczymy, jak to tam jest z tą twoją solidnością, z tą wiekuistością wykonania. Zaraz ją sprawdzimy. A masz! Tym słowom towarzyszyło potężne uderzenie obcasem. Położywszy elektroprzyjaciela na powierzchni głazu, Automateusz skoczył nań całym swoim ciężarem i dla pewności obrócił się jeszcze na podkutej pięcie, aż zazgrzytało. Wuch się nie odezwał, tylko głaz zachrobotał niby pod stalowym wiertłem. Pochyliwszy się, Automateusz ujrzał, że ziarenko było nienaruszone. Jedynie skała pod nim nieco się wyszczerbiła. Wuch leżał teraz w jej malutkim zagłębieniu. Co, takiś mocny? Zaraz znajdziemy twardszy kamień. Warknął i jął biegać po całej wysepce, wyszukując co najpotężniejsze kamienie, bazalty i porfiry, aby rozdeptać na nich wucha. Tłukąc go obcasem, zarazem przemawiał doń z udanym spokojem lub obrzucał go obelgami. Jakby liczył na to, że ów odpowie, a może nawet uderzy w błagania i prośby. Wuch milczał wszakże jak zaklęty. Powietrze niosło tylko pogłos tępych razów, deptania, kruszących się kamieni i sapliwych przekleństw Automateusza. Przekonawszy się po dłuższym czasie, że wuchowi naprawdę nie szkodzą najstraszliwsze ciosy, Automateusz rozgorączkowany i osłabły ponownie usiadł na brzegu z elektroprzyjacielem w garści. Jeżeli nawet nie uda mi się ciebie rozgnieść, rzekł ze sztucznym opanowaniem, w którym drżała skrywana wściekłość, to bądź spokojny, że się tobą zaopiekuję jak należy. Na ten okręt będziesz sobie musiał poczekać, mój kochany, bo cisnę cię w głąb morza i poleżysz tam aż do siódmej nieskończoności. Będziesz miał moc czasu na przemiłe rozmyślania w samotności tak hermetycznej. Nie, nie zyskasz nowego przyjaciela. Już ja się o to postaram. Mój ty poczciwcze, odezwał się znienacka wuch. I cóż mi zaszkodzi pobyt na dnie morskim? Rozumujesz kategoriami istoty nietrwałej, stąd twoje omyłki. Przecież zrozum to. Albo morze wyschnie kiedyś, albo pierwej całe dno jego wydźwignie się jako góra i stanie się lądem. Czy to nastąpi za 100 tysięcy lat, czy za milion, nie ma dla mnie znaczenia. Zadrżał Automateusz, słysząc to wyznanie z nowo zbudzonej wściekłości. Co? O ty, rozdepczę cię, w proch cię zetrę ty, łajdaku! Ryknął i obłędny taniec po głazach, skoki, ciosy i przytupywanie na miejscu rozpoczęły się od nowa. Tym razem jednak akompaniowały im życzliwe popiskiwania w ucha. Nie wierzę, by ci się udało, ale próbuj, próbuj, proszę! Jeszcze raz! Nie tak, nie tak, zbyt szybko! Umęczysz się! Razem nogi i hop, w górę, i w górę, no, w górę, hop, hop, hop. Automateusz zwalił się z rumorem na kamienie i wpatrywał się z płomienną nienawiścią w leżące na rozwartej dłoni metalowe ziarno, słuchając, chcąc czy nie chcąc, jak przemawiało. Gdybym nie był twym elektroprzyjacielem, powiedziałbym, że postępujesz haniebnie. Okręt zatonął wskutek burzy. Wyratowałeś się ze mną, służyłem ci poradą jak umiałem,
A kiedy nie obmyśliłem ratunku, gdyż to niemożliwe, uwziąłeś się za słowa szczerej prawdy i rady, by mnie zniszczyć. Mnie, jedynego twego towarzysza. Co prawda w ten sposób odzyskałeś przynajmniej jakiś cel w życiu. Więc choćby za to winieneś mi wdzięczność. Ciekawe, że też myśl o moim przetrwaniu wydaje ci się taka nienawistna. Powiedz, czy ci nie wstyd choć trochę, mój automateuszku? Milcz, śmieciu gadatliwy! Syknął rozbitek. Dlaczego mam milczeć? Widzisz, gdybym źle ci życzył, zamilkłbym już dawno, ale wciąż jestem twoim elektroprzyjacielem. Będę ci też towarzyszył w mękach konania jako druh niezłomny. I choćbyś się na głowie postawił, nie wrzucisz mnie do morza, luby. Słowa te przykrył ryk, który nagle wyrwał się z piersi automateusza. Okręt! 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 Wrzeszczał nieprzytomnie i zerwawszy się, jął biegać po brzegu w obie strony, ciskać do wody kamienie, wymachiwać z całych sił rękami, a przede wszystkim wydzierać się w niebogłosy aż do całkowitego zachrypnięcia. Niepotrzebnie zresztą. Okręt bowiem wyraźnie zmierzał w stronę wysepki i wnet wysłał ku niej ratunkową szalupę. Jak się potem okazało, kapitan okrętu, który wiózł automateusza, tuż przed zatonięciem zdążył jeszcze wysłać radiotelegram wzywający pomocy, dzięki czemu cały obszar morski przetrząsnęły liczne statki, a jeden z nich dotarł właśnie do wysepki. Gdy szalupa z marynarzami wpłynęła na płytką wodę u brzegu, automateusz z początku chciał wskoczyć do niej sam, ale po namyśle wrócił biegiem powłucha. Bał się bowiem, że ten podniesie krzyk, który usłyszą przybyli. To zaś mogłoby doprowadzić do niemiłych pytań, a może i oskarżeń rzucanych przez elektroprzyjaciela. By tego uniknąć, porwał wucha, a nie wiedząc jak i gdzie go schować, czym prędzej wetknął go sobie na powrót do ucha. Nastąpiły wylewne sceny powitania i dziękczynienia, podczas których automateusz zachowywał się bardzo hałaśliwie. Bał się bowiem, że któryś z marynarzy posłyszy głosik w ucha. Elektroprzyjaciel mówił bowiem przez cały czas, powtarzając: no, 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 to było doprawdy nieoczekiwane. Wypadek 1 na 400 000, ależ też szczęściarz z ciebie. Mam nadzieję, że stosunki między nami ułożą się teraz wybornie. Tym bardziej, iż nie odmówiłem ci niczego w najtrudniejszych chwilach. Poza tym jestem dyskretny i co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Kiedy okręt przybił po długiej żegludze do brzegu, automateusz zadziwił nieco otoczenie, wyrażając niezrozumiałą dla nikogo chęć zwiedzenia pobliskiej huty, w której pracował wielki młot parowy. Opowiadano, że zachowywał się podczas zwiedzania dosyć osobliwie, albowiem podszedłszy do stalowego kowala w ogromnej hali, jął z całej siły rzucać głową, jakby chciał sobie wytrząsnąć mózg z ucha na podstawioną rękę, a wnet podskakiwał na jednej nodze. Obecni udali wszakże, że tego nie dostrzegają, gdyż uważali, że osoba wyratowana tak niedawno z przeraźliwej opresji może przejawiać niewytłumaczalne ekstrawagancje wywołane naruszeniem umysłowej równowagi. Co prawda i później automateusz odmienił dawniejszy tryb życia, popadłszy najwidoczniej w zmieniające się mannie. To zbierał jakieś środki wybuchowe, a nawet próbował dokonać eksplozji w swym mieszkaniu. To znowu jął ni z tego, ni z owego kolekcjonować młoty i pilniki karborundowe, a znajomym opowiadał, iż zamierza zbudować nowy typ maszyny do czytania myśli. Stał się później samotnikiem i nabrał zwyczaju głośnego rozmawiania z samym sobą. A czasem słychać było, jak biegając po domu głośno monologuje, a nawet wykrzykuje słowa podobne do przekleństw. Wreszcie, po wielu latach, popadłszy w nową obsesję, zaczął skupować całymi workami cement. Utoczył z niego ogromną kulę, a gdy stwardniała, wywiózł ją w niewiadomym kierunku.
opowiadano, jakoby wynajął się na stróża przy opuszczonej kopalni i w jej szyb strącił pewnej nocy ogromny kloc betonowy, a potem do końca swych dni krążył po okolicy i nie było takiego śmiecia, którego nie zbierałby, aby je ciskać w głąb pustego szybu. Istotnie, przejawiał obyczaje dosyć niezrozumiałe, ale większość owych plotek nie zasługuje chyba na wiarę. Trudno uwierzyć, aby przez całe lata nosił jeszcze w sercu urazę do elektroprzyjaciela, któremu tak wiele przecież zawdzięczał. Czytał Grzegorz Gromek.